Ten czas to tylko dzień, chwila, moment. Może jesteś chwilką, może to wielka miłość. Ta tu zawsze czeka, za zasłoną zbieg. Tam płynie ciemna rzeka, Trzydziesty drugi maraton piosenki osobistej przeszedł do historii. Pierwszy dzień festiwalu to tradycyjnie przesłuchania konkursowe. Zdaniem organizatorów poziom muzycznych aranżacji był w tym roku naprawdę bardzo wysoki. Protokół obrad jury konkursu piosenki osobistej 11 września 2015 roku. Jury w składzie Wojciech Mądłowski, Andrzej Hołabuda, Kamila Abrahamowicz-Szlempo, Robert Kacprzycki. Po wysłuchaniu 22 zespołów przyznało nagrodę główną, statuetkę punkt widzenia oraz 5000 zł ufundowane przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego zespołowi Brzuska. Zapraszamy na scenę. Proszę przodem do fotoreporteru, tutaj. Reporterze na kolana! Brawo! Teraz najważniejsza statuetka punkt widzenia. Roman, kończy ci się czas. Zacznę od konkursu, czyli od najważniejszej części tego wydarzenia. Konkurs na pewno na wyższym poziomie niż w zeszłym roku. Z ponad 70 wykonawców do drugiego etapu zaprosiliśmy 24. Wysłuchaliśmy ich, no i do koncertu laureatów zaprosiliśmy 6 wykonawców. Naprawdę to jest trudno, żaden werdykt nie jest sprawiedliwy, ale no takie są zasady, że trzeba kogoś zaprosić, a naprawdę mieliśmy dylemat. Wspaniały konkurs. Dosyć duże zróżnicowanie, to co było zauważalne na tym konkursie w tym roku i porównując go do poprzednich, to zróżnicowanie muzyczne, czyli od zespołów profesjonalnie przygotowanych po solistów, którzy też mieli co do zaśpiewania, co do zagrania. Sobotnią noc na Świeckim Zamku rozpoczął koncert Roberta Kasprzyckiego, który urzekł fanów nie tylko swoją muzyką, ale również wyjątkowym kontaktem, jaki udało się artyście zbudować z publicznością. Na scenie występuje w tej chwili Robert Kasprzycki ze swoim trio. No, artysta znany z Krakowa, poeta, muzyk, którego chciałem zaprosić już od dłuższego czasu i to jest właśnie ten rok, kiedy gra dla nas. Następnie będzie koncert laureatów, no i zamykamy wydarzenie koncertem Tomka Organka. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił, a ci, 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 a ci,
Kolejnym punktem sobotniego wydarzenia był koncert laureatów konkursu piosenki osobistej. Nikt na czas nie podjął w naszej sprawie starań, nie poczuł się rozproszył.